Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj z niesamowitym gościem, z Silverem. Cześć, Silver. Cześć, witam wszystkich na kanale Robert Noble. Tak jest. Zapraszam do oglądania, bo dzisiaj Robert zrobi ze mną mały wywiadzik. Tak jest. Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś na ten wywiadzik, ponieważ, no cóż, ja jestem bardzo podekscytowany tym, co nastąpi w niedzielę, a więc twoją historią, fanfiction, będzie po raz pierwszy pokazana szerszej publiczności. A co ciekawe, będzie to taki podcast, bo ogólnie ta historia jest tak dobra, że postanowiłem nagrać ją i w takiej formie takiej głosowej opowieści przedstawić tą historię. No i właśnie, Silver, korzystając z okazji, że jesteś tutaj, jesteś na kanale i w ogóle jesteś aktywny, chciałem z tobą porozmawiać, jak to się w ogóle zaczęło, że ty w ogóle się na tym kanale pojawiłeś i jak to się stało, że ty nagle takie tutaj numery odstawiasz, jak właśnie taka super historia, gdzie no przybliżasz nam czarownictwo w taki trafny sposób. No, widzisz, no to można powiedzieć, samo się zadziało w pewien sposób i wszystkie rzeczy, które sobie tam kiedyś szukałem, doprowadziły mnie na natknięcie się na twój kanał. I tak naprawdę, no, napisanie tego też nie było przypadkiem, można powiedzieć. Chociaż sam jestem pod wrażeniem, że mi się to udało, bo początkowo nie było w planach w ogóle pisać tej opowieści. Myślałem, że ktoś inny to zrobi, ja tylko przeczytam, jak się ktoś inny wysilił. No i właśnie tu chciałem też zauważyć, to samo miałem odnośnie właśnie twojej osoby, bo mówię tak, Silver jest aktywny na kanale. Jeżeli chodzi o tematy OB, to zazwyczaj pierwszy zadaje pytania. No i tutaj pojawia się zadanie na Guala i co? I Silver milczy. Miesiąc czasu minął, a Silver nagle wyskakuje, robię to. I właśnie, co się stało, że ty postanowiłeś to zrobić? Bo no, powiedzmy, że to jest też śmieszny przypadek, no nie śmieszny, tylko zaskakujący, bo po pewnej z moich podróży właśnie, która była pomyślna, dostałem takiego kopa energii po przebudzeniu się, że no powiedziałem, kurczę, zrobię to, bo mam teraz jeszcze kupę dnia, jeszcze jest sporo czasu, zapytam się Roberta, czy już jest koniec, a wydaje mi się, że nie powiedział, że jest ostatecznie. I wykorzystam tą energię, skoro to zadanie od Naguala, to może ja się wykażę. No i właśnie, bo mówisz o podróży, ale właśnie o jakiej podróży mowa? Bo tutaj, wiesz, pojechałeś gdzieś do Warszawy, czy ogólnie co zrobiłeś? Nie, nic z tych rzeczy. Są to podróże, którymi się zainspirowałem z twojej książki. Tu akurat może... Ja widzę tam jedną książkę, masz jeszcze obok siebie tam. Tak jest, ale ja teraz wertuję bardzo tom. O, bez ścieżka serca. Dokładnie, tam są instrukcje, jak sobie niektóre podróże można wykonać. I akurat byłem na etapie podróży po Zwierzę Mocy do Dolnego Świata. Okej, czyli właśnie pod wpływem tej podróży natchnęło cię, aby napisać tę historię. Dokładnie, no to była też taka przełomowa podróż, można powiedzieć, bo nie jestem jakimś tam nie wiadomo jakim podróżnikiem astralnym, ale to był jeden z największych sukcesów, jaki mi się udało osiągnąć w tych całych podróżach. To było też takie dla mnie przełomowe, no bo podróż tam nawet do Dolnego Świata to jest w pewien sposób takie ekstremalne doznanie. Sam pewnie wiesz, jak wygląda ta podróż, ten lot. Zdecydowanie. I tak dalej. Sama ta otoczka tego lotu już jest bardzo ekscytująca. A samo to wydarzenie dało mi po prostu kopa do pracy, do motywacji. Mówię, kurczę, co ja będę siedział, nic nie robił, jak tu jest zadanie i trzeba działać. Dokładnie, cały czas o tym mówimy, że to działanie jest bardzo istotne, ale wychodząc z ciała i dostając tej dawki energii, te nasze działania tutaj już po powrocie do ciała, no są zdecydowanie inne i jak widać u ciebie również to się sprawdza. Miałeś energię do działania, no bo z tego co ja kojarzę, to ty chyba po nocy to pisałeś.
Całe mi kilka nocy zerwanych, tak jest. Tak jest, dokładnie. No dobrze, ale powiedz mi, Silver, taką ciekawostkę, bo ogólnie my tam żeśmy wcześniej gdzieś rozmawiali, być może nawet podczas gry w Forta, chociaż to skupienie jest, wiesz, wtedy inne, Właśnie, jak gramy. dokładnie. Ale ogólnie, to z tego, co ja kojarzę, to ty mówiłeś, że jak wszedłeś na kanał, no to słuchałeś to, co my tam mówimy z Chris, ale nie bardzo nas rozumiałeś, coś tam gadają. I co się stało, że to się zaczęło zmieniać? Że zacząłeś widzieć coś innego, coś inaczej postrzegałeś? Jak to się u ciebie wydarzyło? Znaczy, może zacznę tak bardziej od początku, bo ja znalazłem twój kanał i w ogóle go znalazłem i twoją osobę, ponieważ wiedziałem, że ty jesteś bardzo dobry i znany z OB, a mnie interesowały się ci tylko treści na ten temat, żeby się Tak w tym jest. doskonalić, dowiedzieć się czegoś więcej, spróbować dostać się gdzieś dalej, trochę być lepszym i tak dalej. No i głównie dlatego cię oglądałem. Oczywiście pierwsze odcinki o czarownictwie w ogóle nie docierały praktycznie do mnie, ale na kanale miałeś też taki serię OB, pytania o OB i odcinki. Tak. Tam głównie zaglądałem, zadawałem pytania, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, tak jest. Ale w międzyczasie też zauważyłem, że na niektórych live'ach bardzo fajną wiedzę przekazujecie i no, podchodziłem do tego dość sceptycznie, ale po którymś live'ie nawet mogę powiedzieć, że to chyba był o oszczędzaniu energii. Tak. Zacząłem już coś, jak to powiedzieć, nawet trybić. Nawet sam nie wiedziałem, że już coś tam łapię, ale już na kolejnym live'ie o rekapitulacji wszystko mi się zaczęło układać, jakby to powiedzieć. Wszystko, co mówicie. No tak, ale żeś podjął się trudu i jakąś rekapitulację zacząłeś od razu robić. To nie tak tylko, że Tak. obejrzałeś odcinek i o. Dobra, fajnie mówią, pewnie mają rację i nic z tym dalej sobie tam powiedzmy nie robiłeś, nie? Tak, ale głównie zacząłem to robić, bo nawet Chris tam powiedziała, że rekapitulacja ma marchewkę taką i jest to zagęszczenie ciała energetycznego. Zgadza się. I postanowiłem to spróbować, żeby polepszyć nawet, chociaż nie wierzyłem w to, że coś się stanie, to chciałem zobaczyć, czy będę miał lepsze śnienie po prostu, lepsze wyjścia OB i tak dalej. To był sam powód, dla którego zacząłem to robić. No właśnie, super. Ja bardzo się cieszę, że ty o tym mówisz, ponieważ jak wiemy, na kanał wchodzi no, wiele osób, coraz więcej. Teraz docieramy jakby do szerszej publiczności, ale są osoby, które no, nie mają tych doświadczeń w OB. One po prostu nie wychodzą z ciała. I tutaj jest, można powiedzieć, problem, ponieważ żeby zweryfikować to, o czym my mówimy, konieczne jest śnienie, czyli wyjście z ciała i działanie tam w sposób świadomy. Właśnie zdobywanie tej energii, tej substancji nieorganicznej, no i właśnie zagęszczanie ciała energetycznego, to jest podstawa tego, o czym my mówimy. Dlatego ja zawsze mówię, że największy wysiłek właśnie trzeba włożyć w to, aby jak najszybciej zacząć doświadczać. Bo teraz tak, wyobraź sobie, Silver, że nie miałeś żadnego doświadczenia OB. Nie wyszedłeś w ogóle z ciała. Czy jakbyś nas oglądał, reagowałbyś tak samo? Kompletnie nie, prawda? A nie ma szans, po Nie ma prostu nie da szans. się tego opisać. Dokładnie, dokładnie. Dlatego właśnie my teraz będziemy jeszcze bardziej tutaj działać w tym kierunku, ponieważ tak naprawdę wszystkie nasze działania są z tym bardzo powiązane. To nie jest tak, że my robimy jakąś medytację, jakieś tam dźwięki i to nie jest związane ze śnieniem. Absolutnie jest związane ze śnieniem i to wszystko się łączy w jedną wielką całość. I teraz właśnie ja myślę, że ty swoją osobą jesteś w stanie teraz zainspirować tych innych widzów kanału do tego, aby naprawdę zaczęli coś robić i mieć te sukcesy. Bo tak naprawdę powiedziałeś, wszystko jest w książce, wystarczy przeczytać i zastosować się. Dokładnie, ale też jest pewien problem, taki jak ja miałem, że po prostu przeczytałem
I zamiast bardziej skupić się już na tej wiedzy, co mam, i zacząć robić, ja szukałem dalej wiedzy. I to mnie właśnie Tak. odciągało bardziej od praktyki. Po prostu przeglądałem, Zgadza się. przejrzałem wszystkie kanały, kupę książek i dalej nie wiedziałem nic, bo jedno doświadczenie, nawet takie, powiedzmy to przycielesne, że jeszcze nie opuścisz, ale jesteś tym tak pomiędzy. No jest 100 razy bardziej wartościowe niż te wszystkie książki, te wszystkie materiały i tak dalej, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale ja też zauważyłem właśnie u ciebie, co ty robisz, bo było to widoczne, jak żeś opisywał swoje doświadczenie na forum. Mianowicie, oprócz tego, że ty próbujesz i coś doświadczasz, to ty masz jeszcze tą cechę taką analityczną. I na przykład wiesz, a to źle zrobiłem, następnym razem będę musiał zrobić inaczej. Rozumiesz? Właśnie o tym cały czas mówimy, żeby dostosowywać cały czas pod te takie no wzorcowe zachowanie, żeby wiedzieć, co w danym momencie robić i żeby to jak najbardziej wykorzystać. No i właśnie Tak ja się. szczerze mówiąc, to niektóre rzeczy to bo 50 razy musiałem zrobić ten sam błąd, żeby złapać się, żeby to poprawić w pewnym momencie, nie? To Dokładnie. też jest żmudna praca, można powiedzieć, ale wynagradza, wynagradza. Zdecydowanie zgadzam się, że to wynagradza, ponieważ nie ma nic lepszego niż naprawdę owocne wyjście. I teraz ty, żeś powiedział, że próbowałeś robić właśnie schodzenie do dolnego świata. No i powiedz, za którym razem tak naprawdę ci się to tak udało? Ile było prób wcześniej? No, sporo, sporo, sporo i przede wszystkim one się kończyły totalnym wybudzeniem od razu. Fala gorąca, byłem tak gorąco, zacząłem się robić gorąco podczas lotu i od razu się wybudzałem. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale też nie było tak bardzo dużo, bo nie wiem, czy wiesz, jak wyglądają wyjścia. Znaczy, ty na pewno wiesz, ale nie wiem, czy widzowie wiedzą, jak to czasami wygląda, że podczas jednego wyjścia są te tak zwane cofki i fałszywe przebudzenia, ale jak się ogarniesz, to możesz kilka razy wyjść podczas jednej sesji. Zgadza się. I to była właśnie taka sesja, gdzie tam miałem kilka razy tych odbić, wyjść i za każdym razem byłem coraz lepiej dostrojony. No i właśnie podczas tego dnia to dopiero za trzecim razem mi się udało. Ale już nie mówię o poprzednich próbach, gdzie tam 10 razy też około próbowałem, nie? No więc właśnie tutaj, dlaczego o to pytam? Dlatego, że to jest specyfika tych doświadczeń. To nie jest tak, że my sobie założymy coś, okej, uda się Nie, wyjść z nie. ciała i od razu to mamy. Ja I wiem po sobie, jak to wyglądało u mnie i wiem, jak inni mają. To nie jest tak hop, siup, że od razu nam się udaje. Ale chciałeś coś to powiedzieć? tak, chciałem też dodać, że przed wyjściem ja sobie zapisuję cele, które będę wykonywał i mam tam 3 czy 4, żeby nie mieć Super. jeden, bo często jest tak, że jak wyjdziemy i chcemy robić ten cel, to wszystko robi nam na przekór. I Dokładnie. w przypadku wyjścia do Dolnego Świata, to miałem priorytetowy cel na pierwszym miejscu, żeby szukać zwiadowców, tak? W przedmiotach. Wszystkie przedmioty, które są podejrzane w mieszkaniu, miałem zwracać uwagę. Tak. No i tak się zaczęło też. Znalazłem jakieś tam przedmioty i one się nie okazały, że nie są zwiadowcami, nie? Ale później, idąc dalej, natrafiałem na pokój, gdzie w ogóle nie było ani jednej rzeczy. Wychodziłem na zewnątrz i też było puste, gołe pole, po prostu nic, żadnej rzeczy. No i właśnie na tym polu Dokładnie. wykopałem tą dziurę, o której pisałeś też w książce. Czyli Tym sposobem, tak ręcznie jest, kopałeś, tak? ręcznie, za pierwszym razem Ręczna zwiozłem. robota, ręczna robota. Tak, ale No. naprawdę wrażenia są super. Polecam każdemu. No właśnie, No to tutaj. też nie jest tak, że jestem jakiś utalentowany, bo ja praktykuję, ćwiczę, tak już można powiedzieć, na cały etat, no, bo to dużo róbmy prób naprawdę w ciągu tygodnia. No praktycznie od poniedziałku do piątku sobie ćwiczę wychodzenie. Dzień w dzień. No czasami jak coś mam do załatwienia, to nie da rady, nie? Ale mam tak dzień ustawiony, że po prostu za każdym razem robię sobie próbę, No i czy to rano, czy właśnie. przed snem.
Tylko w weekend odpuszczam. Właśnie, w Dokładnie. weekend odpuszczam. Ale. I ja już praktycznie 4 lata się tak w to bawię. Dopiero mi się udało do Dolnego Świata trafić pierwszy raz, także. No i właśnie w końcu ktoś o tym mówi w ten sposób, ponieważ tak właśnie to wygląda. I To nie słuchajcie. jest, że wyjdziemy pierwszym razem i coś się stanie. Ja przy Dokładnie. pierwszym razie przeszedłem przez okno i obudziłem się po prostu. Mi zajęło bardzo dużo czasu, żeby trafiać do rzeczywistych światów poza A ciałem. to jest To tak, bo jest to w jest ogóle. właśnie była moja zmora i dlatego też szukałem wszystko, wszystkie kanały, wszystką wiedzę chciałem, żeby opuścić ten pierwszy, jakby to powiedzieć, obszar, nie wiem jak to nazwać tam fachowo, w którym też wszystko jest tak jakby, no wiesz jak to wygląda, no nie będę ci tłumaczył, nie? Żeby trafić do pewnych takich miejsc, które ty opisujesz nawet w książkach i dlatego też zacząłem tych zwiadowców poszukiwać. Tak, to Żebyś jest. w końcu zostać się gdzieś dalej, nie? Zdecydowanie, jeżeli już mamy śnienie ze zwiadowcami, no to już naprawdę się dzieje. Poza tym zasada jest taka, że to nie jest tak, że nam się uda odzyskać świadomość, czy wyjść z ciała i za chwilę będzie zwiadowca. Nie. Zwiadowcy to są właśnie takie istoty, które dopiero zaczynają do naszego śnienia wchodzić, jak my już praktycznie mamy kilka lat za sobą. Tego przebłysku świadomości poza ciałem. Praktycznie nie ma możliwości, że przy pierwszej próbie się to udaje. Nie ma szans. Ale tutaj właśnie cały czas przedstawiasz to, że masz tą intencję niezłomną, że cię pcha to do przodu. I teraz faktem jest, że jeżeli ktoś nie ma żadnego doświadczenia, no to nie ma tej energii napędowej. Jeżeli masz udane wyjście, no Dokładnie. to jeszcze bardziej ci się chce i jeszcze bardziej. To się nakręca, nakręca, nakręca. Więc dlatego ludzie, którzy jeszcze nie wyszli z ciała, to nie tylko powinni pracować nad tym, aby wyjść z ciała, ale pracować nad tą motywacją, zaprząc w sobie te siły, które powodują, że ty w ogóle wstaniesz w nocy, że ty będziesz chciał to robić. Jeżeli ktoś nie ma tej motywacji, nie ma tych priorytetów, o czym ja zawsze mówię, to są priorytety, tylko i aż tyle. Jeżeli tego nie ma, no to nie ma szans, żeby coś się zmieniło. A wiadomo, nie ma tej energii, no to nam się nic nie chce. Dlatego właśnie cały czas Chris powtarza o tej rekapitulacji, o odzyskaniu tego, żebyśmy nie ładowali tam, gdzie nie potrzebujemy. Żebyśmy swoim skupieniem i tą taką pracą, kropla po kropli, cały czas dążyli i to się musi udać, nie ma innej opcji. Tak, ale tu chciałem też dodać, że nawet niepraktykowanie tego śnienia, tak, że się robisz te metody 4 plus 1 i tak dalej, a ktoś by się zastosował do wszystkich waszych zaleceń czarowniczych i by był bardziej świadomy w ciągu dnia, Dokładnie. to na pewno zacząłby być bardziej świadomy w ciągu nocy. Sny by były Dokładnie wyraźniejsze tak. i mogę się założyć, że takie te tak zwane świadome sny same by im wskakiwały, tak jak ja miałem nawet. Dokładnie tak. Intencjonalnie świadome sny podczas nocy, nawet będąc bardziej świadomy tutaj w rzeczywistości. Zgadza się, dokładnie tak to działa no i mam nadzieję, że teraz po rozmowie z tobą tutaj większość osób po prostu powie, co, ja nie mogę? Biorę się do Dokładnie. roboty. Mnie tak właśnie najbardziej motywowała właśnie taka, że coś nie daje rady zrobić, to mnie jeszcze bardziej motywowało także. No właśnie, to jest ta cecha, którą albo się ma na początku, albo trzeba ją sobie wyrobić w No trakcie właśnie. praktyki. Ja akurat to miałem, także jestem szczęściarzem. Nie? No super. Chociaż nie powiem, że nieraz miałem ochotę dać sobie spokój i powiedzieć, mam to gdzieś, bo też były momenty, że to nie wychodzi po prostu od razu. Absolutnie, tak Po jest. kilku tygodniach, dzień, no, od poniedziałku do piątku wstawania 4 plus 1 i tak dalej, różne warianty, bo to 4 plus 1 to trzeba sobie dostosować do siebie. Tak, bo dokładnie. przeważnie potrzeba trochę więcej snu, według mnie. Zwłaszcza 4 jak się godzinki, pracuje, nie? Tak, ale to każdy sobie musi zapisywać, jak się czuł, czy szybko zasnął po tym rozbudzaniu, czy nie mógł zasnąć i co tydzień sobie robić jakieś podsumowanie i zmieniać, Dokładnie. zmieniać, zmieniać, aż w końcu trafisz w takie godziny, że nie ma szans i będziesz miał taki klucz, że będzie ci coraz częściej wychodziło. Zgadza się, ale dokładnie. Śmieszne jest to, że właśnie jak już miałem zostawić to, rzucać i mieć to wszystko święty spokój, to przeważnie spontanicznie
przydarzały się wyjścia. Tak, ponieważ właśnie Ni z gruchy, ni z jak pietruchy, kolacja. odpuścimy te ciśnienie nieraz, to się No to udaje, też jest chyba ważne. samoistnienie też jest ważne, dlatego trzeba zawsze umieć wykalkulować ten stan. Nie możemy chcieć tak super mocno, bo się zepniemy, ale też nie możemy całkowicie odpuścić, no bo jak odpuścimy, to nic się nie stanie. Więc trzeba to zawsze dojść do tego, do tej harmonii w tym. I to jest cały proces, Harmonia. tak, to jest cały proces właśnie szkolenia naszej świadomości, bo to szkolenie, ten trening, ja o tym zawsze mówię, to nie trwa tylko w momencie próby. Jak próbujemy wychodzić z ciała, tam przebudzamy się i próbujemy wyjść. To trwa cały czas. Trening świadomości trwa cały czas. Ta uważność na co dzień, to wszystko, to ma znaczenie, bo to są te wszystkie elementy, które się w całość zbierają. A jeszcze twój przypadek jest o tyle, można powiedzieć, skomplikowany, nazwijmy to, że ty masz pracę dwuzmianową. I mimo tego właśnie jest to zmęczenie i tak dalej, ale ty ciśniesz. No, Zgadza się? powiem ci, że ja sobie wszystko tak ustawiłem, że mam idealnie. Nie wiem, czy się powiedzieć, jak to robię, ale no naprawdę, ustawiłem sobie wszystko idealnie, że mam co dzień warunki. Chyba, że coś do załatwienia, jakaś pilna sprawa, ale jak jest pilna sprawa do załatwienia, jakiś stres, to też jest ogólnie ciężko wyjść. Próba może się przede wszystkim nie udać, no bo wiesz, jak to jest. Dokładnie tak, no. Nie można się tak zrelaksować, ani ciągnąć te sprawy i tak dalej. Jak jest taki spokojny tydzień, to cisnę dzień w dzień i no, na drugiej zmianie jest o tyle łatwiej, że po prostu wstajesz sobie rano po pracy i nie robisz tam w środku nocy tej próby, tylko powiedzmy sobie nad ranem tam o 6, o 7, nawet możesz o 8 spróbować, też wychodzi, jeśli ktoś potrafi. Problem jest na pierwszej zmianie właśnie, No tak. gdzie po południu nie masz kiedy tych 4 godzin zrobić, żeby przed pracą też nie zrobisz próby. No i u mnie akurat tutaj działa taka śmieszna metoda, że wystarczy drzemka taka 1,5 godziny po pracy, powiedzmy o 17, 18, no i później już nawet o 24 potrafię wyjść po tej drzemce. No Ale to to się nie działo od początku, nie? Trzeba sobie tam też pokombinować. Ta metoda 4 plus 1 jest naprawdę bardzo luźna, bo można nawet mieć 2 plus 4 i też się uda, nie? Że 2 godziny dlaczego snu, się 4 udaje, przerwy. właśnie ja ci przerwę. Właśnie chciałem powiedzieć o tym, dlaczego się w następnych próbach się to udaje, jest większa szansa. Dlatego, że jak już raz aktywujemy ciało energetyczne, to ono jest bardziej aktywne. Więc jest szansa nawet na spontaniczne doświadczenie. Ono po prostu, nasza świadomość się tam w nim załączy. Dokładnie Oczywiście, tak jest. tak, im więcej tych prób w zagęszczeniu ciała energetycznego, czyli w takim skonsolidowaniu go, że tak jak tu fizycznie czujemy się stabilni, tak jak tam jesteśmy stabilni, im więcej jest takich prób, tym jest łatwiej, tym jest lepiej i to wszystko zaczyna fajnie hulać. A zwykłe sny już, nie są już takie zwykłe. Dokładnie. Tak. No i stąd właśnie takie efekty, jakie mamy, czyli historia Sebastiana. No ja podejrzewam, że ktoś tam jeszcze mieszał palce w tej historii, bo napływ inspiracji był podejrzany. Oczywiście ja uważam, że napisałem sam, tak, ale nie wiem, jak Ale było, czy właśnie ktoś mi nie podsuwał wskazówek w śnieniu. widzisz, Silver, sam fakt, że rozpatrujesz w ogóle taką możliwość, że może to nie było do końca tak, że ty sam ją stworzyłeś, to już cię stawia w lepszej pozycji, niż gdybyś tego nie robił. Teraz kwestia jest tego, że być może poprzez kolejne swoje doświadczenia będziesz nabierał pewności co do tego, jak faktycznie było. Bo to nie chodzi o to, żeby wierzyć w coś, że o, tak jest, albo tak nie jest, tylko żeby wiedzieć to z całą pewnością. I te wszystkie doświadczenia to Właśnie, zawsze właśnie właśnie składają i się na ja to.
Ja, wiesz, każdy mi może to mówić, nie tylko ty, bo wielu tam innych, powiedzmy, internetowych twórców też mówi podobnie. Jest dużo osób, którzy tak mówią, ale mnie to nie przekonuje po prostu, dopóki nie przeżyję tego sam. No, niestety, Otóż wiesz, to. sam wiesz, jak to jest, nie? Dokładnie tak to jest i zawsze do tego No. zachęcam. Więc nawet jak my coś mówimy na kanale z Chris, to tak czy inaczej, no, możesz się tym zainspirować, możesz coś sobie wysłuchać, ale tak musisz wziąć się do roboty i sam to przeżyć. Nie ma innej Tak możliwości. jest. Nie oglądać, tylko działać. Oglądać i działać, dokładnie. Dokładnie, a żeśmy wczoraj, znaczy w sumie żeśmy, ja miałem taką tutaj intencję wspólną na graniu w bębnie, na bębnie przy tej podróży, żeby właśnie uwolnić się z social mediów. No, żeby jak najmniej tam energii poświęcać niepotrzebnie, gdy nie musimy. Ja No myślę, że to też to prawda. jest ważne. No bo zobacz, Silver, tak naprawdę, no to ty sobie to wszystko poustawiałeś tak pod to. No ale ktoś może sobie pomyśleć, kurde, to jakiś wariat jest, to tylko cały czas ciśnie TOB i nic więcej. Ale przecież tak nie jest, no bo przecież znajdujemy Nie, nawet czas, nie. żeby sobie pograć Fortnite'a, tak? Ja mam czas na wszystko, można powiedzieć. To też nie jest, wiesz, jakieś tam po tylu czasach. Może na początku jest to męczące i trudne, nie? Ale to naprawdę masz, tylko poświęcasz godzinkę na to rozbudzanie rano, powiedzmy. No nawet nie całą czasami. Możesz to zrobić pół godziny i też się może udać. Po prostu musisz Tak. sobie to wszystko wyrobić. No ja mam tak ułożony dzień, nawet. To rozbudzanie rano na drugiej zmianie, tak jak dzisiaj, powiedzmy, no akurat miałem drugą zmianę, przyszło mi też, bo sobie ustawiłem, że założę rano żonę do pracy i to mi zajmuje około pół godziny, o 5 rano. I to samo z siebie wyszło, że po prostu już jestem rozbudzony. I później wskakuję, robię próbę i to jest wszystko, nie? To nie jest, że się zmuszam, po prostu żona mnie budzi i działam. No, czyli jeszcze raz podkreślmy to może. Jesteśmy normalnymi ludźmi, żyjącymi w normalnym świecie, normalny sposób, tak? A dodatkowo wychodzimy z ciała i ogólnie doświadczamy czegoś więcej, tak? Dlatego też ta maska, bo w moim środowisku, no powiedzmy w mojej pracy, gdyby ktoś się dowiedział, co ja robię, to by po prostu nie wiem, czy nie wezwał egzorcysty, albo po kaftan nie zadzwonili, także No wiesz. tak, czyli właśnie dobrze jest mieć świadomość tego, że nie możemy się narażać, jeżeli jesteśmy osobami, które są powiedzmy w jakiś sposób publiczne. No ja akurat mam to szczęście, że głośno mówię o OB bez żadnych tam Tak, no ty rzeczy. jesteś wolny, ty się Jestem wolny. uwolniłeś, tak? Tak, ale Może kiedyś mi się też uda, tak? też to miało jakieś, Spotkamy wiesz. się wtedy twarzą w twarz. Tak jest, ja myślę, że jest szansa i będzie na pewno ciekawie. No dobrze, Silver, czy chcemy jeszcze coś powiedzieć dla naszych widzów? Bo ja myślę, że ta rozmowa była już mocno inspirująca, Tak. aby wziąć się za TOB i żeby doświadczać, żeby O, naprawdę polecam. cisnąć. Polecam wszystkim, ćwiczcie OB i nie jest to tak wcale ciężkie, jak się wydaje. Po prostu trzeba. Też trzeba mieć motywację, taką z serca, żeby się dowiedzieć, czy jesteś więcej, czy Dokładnie. jesteśmy czymś więcej, czy tylko tym ludzkim mięsem chodzącym po ziemi i nie ma nic więcej. Sami zobaczycie, że możecie się zdziwić. Dokładnie tak jest. A więc serce, serce, serce to jest najmocniejsza siła, energia tej miłości. Ach, no, wspaniale. Dokładnie. No No, to dobrze, Silver. teraz prawdopodobnie odcinek będzie po już podcaście waszym, tak? No właśnie nie wiem, kiedy go opublikujemy, ale właśnie w sumie to chciałem taką lekką zajawkę zrobić, żeby zachęcić do tego, aby wysłuchać podcast. No ale może to zrobimy dogrywkę taką osobną, minutową. Tak, No. mieliśmy też może, nie wiem, czy chciałeś o tym konkursie, który tam A kiedyś no sobie tak. rozmawialiśmy, możemy wspomnieć również. Trzeba wspomnieć. Koniecznie trzeba wspomnieć o tym, ale żeby ten konkurs się odbył, to ten odcinek musiałby być przed tym podcastem. Tak naprawdę. Więc może opublikujemy go wcześniej. No ale ogólnie o co Dobrze. chodzi z konkursem? Boże, powiedz Silver,
Jak ty to widzisz, ten konkurs? Konkurs. No, tak jak powiedziałem, nie byłoby podcastu, gdyby nie zejście do Dolnego Świata. Nie byłoby tej opowieści, motywacji do napisania. I chciałem tutaj zrobić konkurs. Oczywiście ja funduję nagrodę dla zwycięzcy. Brawo, brawo. Nagrodę oczywiście Robert tutaj wybierze. Prawdopodobnie będzie coś z jego sklepu szamańskibębel.pl. Po prostu chodzi o to, żeby ktoś zgadł, jakie zwierzę mocy do mnie podeszło w Dolnym Świecie. Tak jest, a więc odpowiedzi prosimy udzielać w komentarzach pod tym materiałem i Trzeba dać lajka i subskrypcję oczywiście. ja myślę, że już wszyscy subskrybują kanał, ale ogólnie tak, trzeba dać lajka, trzeba dać subskrypcję i trzeba napisać komentarz z trafną odpowiedzią, jakie zwierzę mocy spotkał Silver w Dolnym Świecie, co napełniło go energią do tego, aby napisać wspaniałą historię fanfiction na temat wybryków Sebastiana. A Dokładnie. nagroda będzie taka, no faktycznie ze szamańskibęben.pl. Być może najlepiej będzie, jeżeli sami sobie wybierzecie, a nagroda będzie o wartości powiedzmy 100 zł, więc będzie to kupon na Dokładnie. zakupy. Kupicie sobie co tam chcecie w tej kwocie. Okej. I bardzo Ci dziękuję za to, że w ogóle taką nagrodę tutaj przewidziałeś. To jest aż wspaniałe. Chciałem zachęcić ludzi do komentowania, do lajkowania. Myślę, że taki haczyk ich zachęci, żeby tutaj się byli aktywni i działali, pomagali rozwijać się kanałowi i po prostu, żeby mieli moc. Dokładnie, a wówczas czarownictwo będzie dla Was stało otworem. Dokładnie. No to cóż, dziękujemy, żegnamy się i tym miłym akcentem słyszymy się w następnej odsłonie. Dziękuję również. Żegnam i cześć. Cześć.